Komunikacja miejska w Płocku testuje już drugi autobus wodorowy. Jakie macie wnioski po tych testach? Jesteśmy w trakcie projektu Wodorowy Płock, Wodorowy Płock 2024. W tym roku postanowiliśmy w ramach naszego projektu i programu dokonać wszelkie staranności, aby przetestować możliwie jak największą gamę autobusów wodorowych. Jesteśmy w trakcie testów drugiego autobusu wodorowego. Pierwszy, przypomnę, zakończyliśmy już. To był autobus marki Solaris. W tej chwili testujemy autobus marki Arthur Bus. I też już mogę zapowiedzieć, że jeszcze w miesiącu marcu powinniśmy rozpocząć testy z autobusu Autosan. Tak więc mamy już potwierdzone te testy. Czy będzie to końcówka marca, czy początek kwietnia, to jeszcze są szczegóły do uzgodnienia z producentem. Tak więc pozostanie nam tak naprawdę jeszcze jeden producent, który nam jest znany na rynku polskim do autobusów wodorowych, żeby tę paletę dostępnych producentów, dostępnych pojazdów do testowania autobusów wodorowych przetestować. Pierwsze dwa autobusy, które testujemy, Solaris, który przetestowaliśmy, i Arthur Bus, mamy już zebrane pewien bagaż doświadczeń, wiedzy, zarówno pod kątem operatorskim naszym, informacje od kierowców, od naszych mechaników, jak również bagaż doświadczeń, które dostajemy, informacje zwrotne od naszych pasażerów. Co nas troszkę zdziwiło, bo zakładaliśmy, że cisza w autobusie, sposób jazdy będzie głównym takim walorem, którym mieszkańcy odbiorą. On też jest, bo to tak często właśnie zgłaszają, że cicho, płynnie. Natomiast poczucie tego, że podróżują autobusem zeroemisyjnym, sprawia naszych pasażerów taki pozytywny nastrój. Mówię, że to jest taki element, którym się cieszą, że jadąc, korzystając z potrzeby przemieszczania się, nie przyczyniają się do emisji dwutlenku węgla, że ten autobus jest praktycznie prawdziwie zeroemisyjny. I to jest taki element, który nas zaskoczył. Mnie osobiście zaskoczył, że to jest główny element, który wskazują nasi pasażerowie. Z punktu widzenia samych pojazdów, ja nie pokuszę się o porównanie jeszcze producentów, bo w sumie testy mają nam pokazać te elementy, o które będziemy w postępowaniu już na nowe autobusy zabiegać. Konstrukcyjnie niewiele się różnią pojazdy między sobą, charakterystyką jazdy, paroma drobnymi elementami, natomiast sama instalacja ogniwa wodorowego i podzespołów jest zbliżona, tak więc porównywać może nie będę, natomiast my potwierdzamy, że po tych dwóch testach już, w trakcie drugiego, którego jesteśmy przekonani do tego, że ta technologia autobusów wodorowych jest technologią przyszłości dla prawdziwie zeroemisyjnego transportu miejskiego. Skąd Orlen bierze wodór? W tej chwili mamy hub produkcyjny w Trzebini, gdzie produkujemy wodór i doczyszczamy go do jakości właśnie automotive, czyli takiej, która pozwala na zasilanie pojazdów wodorowych, w których mamy ogniwa paliwowe. No i ten wodór w tej chwili z Orlen Południa, z Trzebini, dostarczamy do naszych klientów. No i w tej chwili również uruchamiamy, jesteśmy w trakcie zakończenia inwestycji, rozpoczęcia procesów uruchomienia i produkcji wodoru, również wysokiej czystości w hubie we Włocławku, więc tutaj już bliżej centralnej Polski. Tutaj będzie wodór produkowany już w dużo większych ilościach, bo w Trzebini mówimy o produkcji na poziomie 40 kg na godzinę, a we Włocławku w pierwszej fazie 170 kg na godzinę, docelowo ponad pół tony na godzinę, więc to już będzie bardzo duża jednostka, która będzie w stanie dostarczać wodór właśnie w centralnej Polsce do naszych klientów na stacjach paliw. Na czym polega to dooczyszczanie wodoru, czyli czym różni się ten wodór, który pozyskujecie, od tego, który jest faktycznie w autobusach? Tak, to jest właśnie głównie czystość, bo w procesach produkcyjnych, w rafinerii, w chemii ten wodór był wykorzystywany przez wiele lat i jego czystość również była wysoka, bo ponad 99%, natomiast w przypadku wodoru automotive ta czystość jest na poziomie 99,97, więc bardzo wysoka, ale oprócz tego jeszcze musimy dopilnować, aby
17 parametrów zgodnie z normą ISO 14687 było spełnionych, czyli zawartość dwutlenku węgla, tlenku węgla, węglowodorów, azotu, wody i tak dalej, musi być na bardzo niskim poziomie. Chociażby taka siarka 4 ppb, czyli 4 milionowe części, czyli można powiedzieć tak jakby szukać igły w stogu siana. Natomiast warto tu podkreślić, że my dbamy o to jakoś właśnie, jakby doczyszczamy ten wodór w procesach tak zwanych PSA, czyli zmiennociśnieniowych, natomiast kontrolujemy to jakoś, mając doświadczenie już też z dostaw na paliwach tradycyjnych, że to jest kluczowe dla naszych klientów, aby ta jakość była spełniona. No i warto się pochwalić, że właśnie w tym tygodniu również otrzymaliśmy akredytację dla metod badań jakości. Nasz Orlen Laboratorium, cały zespół długo pracował nad tym i stał się trzecim laboratorium na świecie po Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, które ma akredytowane metody na badanie tej jakości. Więc tutaj to, co sobie założyliśmy na początku, aby te kluczowe aspekty dostaw nowego paliwa zapewnić i mieć pewność, że właśnie nasi klienci będą zadowoleni z nowego produktu, no to na bazie doświadczeń właśnie to robimy i ta akredytacja jest tego jakby dobrym przykładem. Płocczanie mieli już okazję przejechać się autobusem wodorowym. W tej chwili po Płocku jeździ już drugi taki egzemplarz. A czy wy jako pracownicy Orlenu też mieliście taką okazję? No to jest dobre pytanie, bo właśnie tutaj z komunikacją miejską od początku ta współpraca bardzo dobrze się układa, bo te testy autobusów tutaj w Płocku są naprawdę bardzo fajne, ciekawe, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego wodoru do końca, że tak powiem, w autobusach, też właściwe tankowanie z naszych trailerów wodoru. I tu mieliśmy w ostatnim czasie uruchomienie i pierwszy zjazd Akademii Wodorowej w Płocku. Komunikacja miejska jest naszym partnerem logistycznym w całym projekcie Akademii Wodorowej i dzięki uprzejmości mieliśmy okazję właśnie taki autobus przetestować wspólnie z uczestnikami drugiej edycji Akademii. Oni zostali jakby zabrani tutaj spod siedziby Orlenu na plac komunikacji miejskiej, na zajezdnię, gdzie pracownicy właśnie opowiedzieli o funkcjonowaniu autobusu, ale również pokazali cały proces tankowania na żywo. No i opowiedzieli o swoich doświadczeniach, więc to dla naszych uczestników i dla nas jako pracowników Orlen był ciekawym doświadczeniem. No i jakby również z tej współpracy z komunikacją miejską, już poza tymi doświadczeniami bezpośrednimi, chociażby przy Akademii Wodoru, też czerpiemy takie nowe informacje, chociażby o tym, jak taki autobus się zachowuje po wyjeżdżeniu wodoru praktycznie do zera, więc to jest unikatowa wiedza, ale też jakby mamy doświadczenia, jak wygląda dostawa wodoru na takim układzie jak tutaj w Płocku, tymczasowy układ bezsprężarkowy, więc tu jest jakby trailer, który ma 300 bar, wodór gazowy, z drugiej strony autobus i bezsprężarkowo tankujemy ten autobus właśnie z wykorzystaniem ciśnienia w poszczególnych sekcjach. Tutaj też jakby wiedza technologiczna pozwala nam na optymalizację dostaw wodoru. Do tej pory od 15 grudnia, można powiedzieć tutaj do początku marca, dostarczyliśmy prawie 1500 kg wodoru, 1,5 tony wodoru właśnie na potrzeby testów autobusów w Płocku, więc to spora ilość. No i też to było tak naprawdę przejazd 5 trailerów wodorowych, tych bateriowozów, które dostarczały ten wodór na potrzeby testów. Ten bagaż doświadczeń, o którym Pan wspomniał, był zwłaszcza w przypadku drugiego autobusu dość ciężki, bym powiedziała. Mam tutaj na myśli oczywiście kolizję, jakiej doświadczył ten autobus. Co Pan pomyślał, słysząc, że taka kolizja miała miejsce? No, kolizja to jest niestety nasz dzień powszedni. Często się zdarzają na łamach również Państwa w mediach. Te informacje się pojawiają i tak jak każdy autobus, który jest z ruchu, jest narażony na różnego rodzaju zdarzenia. Tu mieliśmy wypadek, który nie był zawiniony przez naszego kierowcę, naszego pracownika. Mogę tylko tyle powiedzieć. Na drugi dzień autobus wyjechał dalej, kontynuując swoje testy. Tak więc nie ma żadnej różnicy dla nas, czy jest to autobus wodorowy, elektryczny, czy zwykły spalinowy. Ta technologia jest bezpieczna, bo zakładam, że też w tym duchu pytanie szło. Ta technologia jest bezpieczna.
Są systemy zabezpieczające, są systemy spuszczające automatycznie wodór. Wodór, który jest lekki, uchodzi bardzo szybko pod dużym ciśnieniem na powietrze. Także nie ma tutaj obaw, że on wybuchnie, że się zapali na ziemi i tego typu sytuacje. Tak więc no, nie chciałbym powiedzieć, że to był element testu, bo jednak były osoby, które zdrowotnie ucierpiały w tym zdarzeniu, ale sama konstrukcja jest przygotowana również i na tego typu niechciane przez nas zdarzenia. Te autobusy na pewno różnią się sposobem ich tankowania. Ile czasu trwa zatankowanie takiego autobusu i jak to wygląda z perspektywy kierowcy? Czy to jest dla niego trudniejsze? Na potrzeby testów mamy taką tymczasową stację tankowania, panel, gdzie przelewamy na zasadzie różnicy ciśnień. Docelowo stacje tankowania, tak jak jest chociażby już w Poznaniu, stacje tankowania polegają na ciśnieniowym wpompowywaniu pod ciśnieniem, odpowiednim wpompowywaniu wodoru do autobusu, gdzie ten czas faktyczny tankowania już w takiej docelowej stacji jest od 10 do 15 minut. Tak więc to nie jest czas, który zaburza pracę pojazdu, zaburza pracę naszą jako organizatora, nasze organizacyjne elementy, bo mniej więcej tyle samo czasu potrzeba do zatankowania normalnie olejem napędowym autobus. W chwili obecnej tankują u nas tylko osoby przeszkolone do celów testów. Tak więc sam kierowca nie tankuje autobusu. Pracownicy techniczni wykonują to zadanie i mam nadzieję, że za chwilkę będę mógł pani redaktor i słuchaczom i widzom pokazać właśnie, w jaki sposób dokonuje się tankowania tego autobusu. Wspomniał pan o przetargu na autobusy. Jakie plany rozwojowe pod tym kątem ma komunikacja miejska? Za około miesiąc będzie dokładnie rok, od kiedy miasto Płock złożyło projekt na dofinansowanie do zakupu 18 autobusów wodorowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Gros środków w ramach tego funduszu i tego programu pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy. Jak z medialnych informacji wiemy, KPO zostało odblokowane. Liczymy na to naprawdę, że szybko decyzje będą podejmowane i ogłoszony wynik tego naboru. A jesteśmy przekonani, że Płock zakwalifikuje się do finansowania. Na liście rankingowej jesteśmy na takim miejscu, że zgodnie z budżetem założonym to dofinansowanie powinno być. Oczywiście przygotowujemy się również. Miasto Płock wspólnie z spółką przygotowujemy wnioski o dofinansowanie w ramach polityki spójności i w ramach konkursów ogłaszanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Wiemy, że niebawem będą te konkursy uruchomione i będziemy gotowi na to, żeby złożyć o kolejne autobusy wodorowe wnioski. Jakie są dalsze plany rozwojowe Orlenu w zakresie paliwa wodorowego? No tutaj jakby widać po tych doświadczeniach, jeżeli chodzi o paliwo wodorowe, że już te całe inwestycje nabrały tempa, bo stacja w Poznaniu obsługuje w tej chwili 25 autobusów i codziennie tankujemy te autobusy. To jest jakby ogromne wyzwanie też i lekcja, dużo większa niż tutaj w Płocku, ale tam już jest profesjonalna stacja jakby z układami sprężania. Kolejna w Katowicach też będzie za chwilkę odebrana i będziemy tam dostarczać wodór do naszych klientów. I mamy jeszcze kolejne 9 lokalizacji stacji, które w tej chwili są albo w procesie budowy, tak jakby chociażby stacja w Wałbrzychu, albo w procesie przetargowym. I to są takie miasta jak Bielsko-Biała, Piła, Warszawa, Gdynia, Gorzów Wielkopolski, Włocławek. I tutaj jakby nie będę wszystkich wymieniał, bo nie starczy nam czasu antenowego, ale oczywiście te lokalizacje są już jakby w trakcie realizacji. Natomiast niedawno ogłosiliśmy również zapytanie na kolejne 17 lokalizacji i w tych 17 lokalizacjach również bierzemy pod uwagę, że to tutaj docelowo powstałaby stacja w Płocku. No bo po rozmowach i po tym dużym zainteresowaniu, że tak powiem, lokalnym, jeżeli chodzi o wodór,
no, podjęliśmy decyzję, że też warto tu już myśleć o takiej stacji lokalnej, więc mam nadzieję, że to też jest dobra informacja.